3 kwietnia. Jak zareagować, kiedy się chwiejesz? Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Rzymian 7:19. Chrześcijanie nie ponoszą wyłącznie porażek, lecz nie żyjemy także jedynie w doskonałym zwycięstwie nad grzechem. I w tych chwilach, gdy nie udaje nam się triumfować nad grzechem, Rzymian 7 od 13 do 25 pokazuje nam zwyczajny sposób, w jaki zdrowy chrześcijanin powinien zareagować. Powinniśmy powiedzieć: po pierwsze, kocham zakon Boga. Werset 22. Po drugie, nienawidzę tego, co właśnie zrobiłem. Werset 15. Po trzecie, nędzny ja człowiek, któż mnie uwolni z ciała tej śmierci? Werset 24. Po czwarte, Bogu niech będą dzięki. Zwycięstwo nadejdzie przez Jezusa Chrystusa, Pana mego. Werset 25. Innymi słowy, żaden chrześcijanin nie chce żyć w porażce. Żaden chrześcijanin nie przystaje na życie w porażce. Lecz jeśli jesteśmy pokonani na pewien czas, nie powinniśmy tego zakłamywać. Żadnej hipokryzji, żadnego udawania, żadnego zadufanego perfekcjonizmu, żadnych świętoszkowatych, przyklejonych uśmiechów czy powierzchowności. A nawet więcej, niech Bóg nas uchroni przed ślepotą na nasze własne uchybienia i wynikającej z niej skłonności do osądzania innych. Boże, pomóż nam czuć się gorzej względem naszych własnych niepowodzeń niż względem uchybień innych. Boże, daj nam uczciwość, szczerość i pokorę apostoła Pawła z tego fragmentu. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian 7, 24 i 25.